jaki jest mój osobisty stosunek do Kościoła? To słowo Kościół można różnie rozumieć. To znaczy, jeżeli przez Kościół byśmy utożsamili, zastrzegam, że to jest niewłaściwe rozumienie słowa Kościół, to, co jest w nim zepsute, no to wiadomo, że to nie lubię tego, nie chcę tego, że to jest coś, co jest problemem, chorobą, rakiem, no to trzeba leczyć, to trzeba uzdrawiać, to trzeba naprawiać. No znowu zależy, co rozumiem przez Kościół, że jeżeli przez Kościół rozumiem wspólnotę, którą założył Jezus Chrystus, że to jest On sam, który żyje, działa w ludziach, którzy w Niego wierzą, to ja kocham taki Kościół, ja chcę w nim być. To jest mój dom, to jest moja przestrzeń, to jest moja rodzina. Ja chcę być taki jak oni, jak ci święci. Ludzie, którzy żyją mądrze, którzy potrafią się wznieść ponad swój egoizm, grzech, potrafią tak współpracować z Duchem Świętym, że idąc przez życie torują drogę światła dla siebie i dla innych, że robią dużo miejsca dla Bożego światła. Taka ciekawostka, bo tak sobie uświadomiłem kiedyś, że w sumie Pismo Święte, Ewangelie, Dzieje Apostolskie i listy świętego Pawła, czyli takie teksty założycielskie, jeśli tak patrzeć na Kościół, jako na Kościół, w sumie nie ukrywają spraw trudnych. I to jest zaskakujące w sumie, bo wiecie, zawsze jest w nas taka pokusa troszkę tę historię tak wybielić, jak już piszemy. A tutaj poczytajmy Ewangelię, tam nie ma wybielania, tam jest wręcz takie, no momentami nawet bym powiedział, podkreślanie tego, że jest słabo. Na przykład Ewangelia Marka, że tam co chwila Pan Jezus mówi apostołom, że nic nie rozumieją. Dzięki za taką informację, że ciągle jakby nie nadążają za tym, co się dzieje. Gdzie mamy opisanego pierwszego namiestnika Chrystusa, który ma być niezłomną skałą, i on zdradza. Zapiera się. Ja nie znam tego człowieka. To jest niesamowite w ogóle, jak sobie tak uświadomić, że czy pisząc swoją, nie wiem, zakładam swoją religię teraz. I czy chciałbym, żeby moi uczniowie opisali wszystkie wielkie porażki na początku tej drogi? Raczej bym tak po ludzku myśląc, bardzo po ludzku, to byśmy jakoś tak chcieli, że to tak było przekonujące bardzo. A okazuje się, że to pod tym względem jest tak szczere, że jest dotykające. Że właściwie, i to jest w wielu punktach po prostu pokazana słabość uczniów, ich jakaś taka niedojrzałość, niedoskonałość, kłócą się, kto jest najważniejszy. Uczniowie idą do Emaus, piękny fragment w czasie Wielkanocy, ale w gruncie rzeczy to oni są po prostu, oni włączyli program go home, nic się nie udało, wracamy do domu, wracamy do starego. To jest niesamowite, że to nam pokazuje też taką rzeczywistość, której w pewnym sensie można jej jakby nie lubić, nie akceptować, czy jest jakąś trudną częścią tajemnicy Kościoła. Od samego początku, Judasz. Wspaniała postać, 30 srebrników i po prostu perfidne zdradzenie, gdzie jest mistrz i doprowadzenie tam, sprzedanie za pieniądze po prostu. Że jest to jakaś taka czarna owca. I teraz co z tym zrobić? Jakby przyjąć do wiadomości, że ta historia Kościoła od samego początku to nie jest tylko historia takich ludzi żyjących pełnią świętości, czyli to jest takie pomieszane, że przychodzi pewien Szymon i mówi do apostołów, dam wam kasę, dajcie mi tę władzę, którą macie. Ja widzę, czuję tu niezły biznes. Pokusa dawna i niedawna w sumie. Także to jakoś tak działa. Więc tak, jak to sobie zebrać razem, to jest w tym jakiś szalony realizm. A jednocześnie jakby coś, co w takim, jakbym się zastanowił, mój osobisty stosunek do Kościoła, to jest dokładnie taki, że to jest właśnie największa tajemnica, że ten pogięty często człowiek, który jest oporny,
nie współpracuje z Bogiem, robi odwrotnie niż powinien. Jednak Bóg ufa człowiekowi i tego naprawdę nie rozumiem. To jest jakaś taka w moim osobistym stosunku do Kościoła, to jest jakaś największa tajemnica, dlaczego Bóg tak bardzo nam ufa. Że Jezus mówi, daję ci, Piotrze, klucze do Królestwa Niebieskiego. Ja ci do tego stopnia ufam, że daję ci moją władzę. Wiedząc, że to będzie często bolało, że to nie będzie tak wykorzystane, jakby być mogło. Jakaś wielka tajemnica. I w tej tajemnicy kocham Kościół, choć jednocześnie mam takie poczucie od samego początku, i to nie było nigdzie ukrywane, że jakoś jak tak historycznie, rzetelnie, naukowo się sprawdza, no to ten Kościół mniej więcej taki był, jak jest opisany, że to nie jest jakoś ani wybielane, ani oczerniane, że to jest bogata rzeczywistość Kościoła, który uświęca, w którym mieszka Bóg, ale w którym ten człowiek rzeczywiście jest słaby, jest zraniony, jest od samego dołu do samej góry, do świętego Piotra włącznie, podlega słabościom. Że kiedy wierzymy w świętość Kościoła, to nie mówimy, że jak ktoś przyjął święcenie, to jest już święty. Ja już jestem w ogóle z aureolą. No ona rdzewieje niestety, czyli trzeba ją jakoś regularnie się nią zajmować, żeby nie rdzewiała, żeby jej nie zgubić tak zupełnie. Żeby w miejsce tego rogi nie wyrosły. No ale to już wtedy też nie nazywajmy tego Kościołem, no bo to tak naprawdę to jest jakieś zaprzeczenie Kościoła, jego misji, zamysłu Chrystusa, który przychodzi, żeby zbawić.